Cześć, oglądacie update'a, czyli przegląd szalonych newsów. Dzisiaj zaczniemy od upychania na siłę, później będą bolesne upadki facetów, następnie zaskakujący czajnik, a skończymy żołnierskim humorem. Niektórym ludziom zdaje się, że pewne rzeczy mają nieograniczoną pojemność, na przykład ta kobieta myślała, że mąż na urodziny kupił jej ogromnego vana. Niestety rzeczywistość była odrobinę inna. Natomiast w Japonii taka sytuacja byłaby nie do pomyślenia, bo tam udaje się upchnąć nawet to, na co teoretycznie zupełnie nie ma miejsca. Tak, tak, wiem o istnieniu panów w białych rękawiczkach w kraju kwitnącej wiśni. Zapewne każdy z was słyszał, ale zaręczam, że to nagranie jest absolutnie niesamowite. Są takie sytuacje, gdy boli tylko facetów, albo przynajmniej facetów boli znacznie bardziej. Jestem na przykład pewien, że oglądając to nagranie, prawie każdy facet złapał się za brzuch, albo trochę niżej. Albo to nagranie, zdecydowaliśmy się zasłonić delikwentowi twarz, bo ten koleś nie jest już najlepszym kandydatem na męża. Natomiast dla każdego faceta najbardziej bolesny będzie absolutny brak wyobraźni, jak na tym nagraniu. So much. Your dick smoking. Oh my god. Żeby jednak kobietkom nie było tak lekko na sercu, a facetom z tego serducha spadł kamień, powiem tylko, że są również kontuzje, które facetów nie dotyczą. Numer 2 to absolutna klasyka, ale wybaczcie wyciąganie staroci, bo to jedno z moich ulubionych internetowych nagrań. Zastanawiacie się, ile w internecie może kosztować czajnik? Zaręczam wam, że bardzo dużo. Te wszystkie dziewiątki i zera, które tutaj widzicie, wynikają z jednego odbicia, które znalazło się na niefortunnym zdjęciu. Już niedługo polska armia będzie w pełni zawodowa i skończą się pobory do wojska, wielka szkoda, bo życie w armii może być naprawdę ciekawe. Tutaj na przykład widać amerykańskich żołnierzy, którzy podczas pracy z kamerą termowizyjną załapali się na naprawdę ciekawy, erotyczny seans. Nic tylko pozazdrościć, tylko kolory jakieś takie blade. Od pewnego czasu armie na całym świecie dbają nawet o aparycje swoich pracowników. Przykładowo tutaj żołnierze brytyjscy w czasie ćwiczeń zażywają kąpieli błotnych. Całe tylko szczęście, że w czerwcu 44 podłoże w Normandii było nieco pewniejsze. Są jednak i minusy wojskowego życia. W amerykańskiej armii brakuje przenośnych toj-tojów. Każdy żołnierz może w toj-toju spędzić tylko 5 minut, a niesubordynacja w tej kwestii jest surowo karana. Thank you.
Nice ass. Jeśli ktoś po obejrzeniu update'u odczuwa niedosyt, zapraszam na kanał rebel.wp.tv. Tam więcej niesamowitych produkcji. Natomiast jeśli ktoś ma ochotę na smycz wirtualnej Polski, to nic prostszego, piszcie na ten adres i ta smycz, która pozwala przykładowo trzymać krótko dziewczynę albo chłopaka, żeby seksizmu nie było, będzie wasza. Jedna uwaga, jedna jedyna decyduje kolejność zgłoszeń, więc życzę wam dobrego refleksu i koniecznie oglądajcie następny program.